Witam wszystkich. Powiem parę słów na temat gadżetów tuningowych, jakie ludzie często mocują w swoich samochodach, szczególnie jeżeli chodzi o upiększacze takie zewnętrzne, body kit, jakieś osłony, owiewki, spoilery i tego typu historie. Więc uczulam wszystkich, jeżeli w ogóle to się dzieje i montujecie takie rzeczy, żeby montować to w sposób solidny, dlatego że przymocowanie tego, no niechlujny, tak powiem delikatnie, może się skończyć źle, a mianowicie tym, że to się podczas jazdy oderwie. Tym bardziej, jeżeli to jest przymocowane w sposób jakby taki, jak nie przewiduje tego mniej więcej producent, bo już nie mówię o samym wykonaniu tejże, tego gadżetu, powiedzmy, który przymocowujemy do swojego samochodu, ale bardziej skupiam się teraz na montażu, samym montażu. Uczulam, dlatego że test wykonany na niemieckiej autostradzie podpowiada, że bardzo trzeba się na tym skupić. Za chwilę zobaczycie film, w którym przy prędkości 245 na godzinę rozlatuje się całkowicie w drobny mak przedni spoiler samochodu, który był dołożony, przykręcony przez domorosłych mistrzów iluzji samochodowej. No niestety skończyło się to tak, że został zmieciony całkowicie i zmielony. Zapraszam na film. Słychać w tle, tak jakby się miska rozrywała, a to jest efekt rozlatującego się spoilera przedniego, który, tak jak powiedziałem, był przymocowany już poza tym momentem produkcyjnym samochodu, tylko na kolejnym etapie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na film. Króciutki.